Witam Państwa. Otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Witam Państwa. Witam Pana Grzegorza Molendowskiego, zastępcę burmistrza. Witam Panią Marię Kalbarczy, skarbnik gminy. Witam Pana sekretarza Mirosława Hołuja i witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad Państwo radni otrzymali. Czy są jakieś uwagi do porządku? Nie widzę, więc przechodzimy do punktu pierwszego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji znajdował się w biurze rady oraz znajduje się na dzisiejszej sesji. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt drugi. Zgłaszanie interpelacji przez radnych. Do biura rady nie wpłynęła żadna interpelacja. Czy na dzisiejszej sesji ktoś chciał zgłosić? Też nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę pana burmistrza o sprawozdanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenia. Zarządzenie numer 20/2021 rok burmistrza Zwolenia z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Zarządzenie nr 21 z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B. Zarządzenie nr 22 burmistrza Zwolenia z dnia 1 lutego w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. Zarządzenie nr 23 z dnia 1 lutego w sprawie udzielania upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach. Zarządzenie nr 24 burmistrza Zwolenia z dnia 1 lutego w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach. Zarządzenie nr 25 burmistrza Zwolenia w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B stanowiącym własność gminy Zwoleń. Zarządzenie nr 26 burmistrza Zwolenia z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarządzenie nr 27 burmistrza Zwolenia z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Zarządzenie nr 28 burmistrza Zwolenia z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu. I zarządzenie nr 29 burmistrza Zwolenia z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zwoleń. Ponadto, Szanowni Państwo, odbyłem następujące spotkania, bądź też uczestniczyłem w tych spotkaniach. I tak, 26 stycznia uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej. 27 stycznia uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu przy ulicy Batalionów Chłopskich. 28 stycznia spotkałem się z przedsiębiorcą zainteresowanym wyjęciem terenu przy kąpielisku na czas wakacyjny. 29 stycznia spotkałem się z komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zwoleniu w sprawie współpracy z gminą Zwoleń w 2021 roku.
Ponadto tego dnia podpisałem akty notarialne o nabycie nieruchomości zajętych pod chodnik w Mieczysławowie i Strykowicach Podleśnych oraz podpisałem oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu na działce przy ulicy Chopina. 31 stycznia po raz pierwszy podczas wielkiego finału Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowałem jako wolontariusz i do mojej puszki przy Państwa udziale, bo też Państwo żeście wrzucali pieniążki, uzbierałem ponad 7 tysięcy złotych. 1 lutego spotkałem się z wójtem gminy Gniewoszów w sprawie zakupu publikacji historycznej opisującej między innymi walki na terenie gminy Zwoleń. Tegoż też dnia na zaproszenie Radia Radom uczestniczyłem w audycji promującej gminę Zwoleń. 2 lutego spotkałem się z mieszkańcami miejscowości Pacierkowa Wola Nowa w sprawie przebudowy drogi i budowy boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Pacierkowej Woli. Odbyłem też sesję szkoleniową online w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ziemi Radomskiej. 4 lutego uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu 2020 roku, a także przedstawieniu zadań inwestycyjnych zarówno drogowych, jak i realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Uczestniczyłem w spotkaniu ekonomii społecznej w Radomiu. Głównym tematem było spółdzielnie socjalne. 5 lutego podpisałem umowę na przebudowę chodnika przy Placu Kochanowskiego. Wykonawcą inwestycji będzie firma PPHU Format Kamila Krawczyka z Rogalina. 8 lutego odbyłem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w sprawie złożonego wniosku drogowego na przebudowę drogi Sycyna-Barycz w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 9 lutego uczestniczyłem w negocjacjach w sprawie nabycia nieruchomości pod chodnik Mieczysławowie z mieszkańcami gminy. Tego dnia też odbyłem spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zwoleniu w sprawie inwestycji drogowych i chodnikowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku na terenie naszej gminy. 10 lutego spotkałem się ze starostą zwoleńskim w sprawie planu operacyjnego dla gminy Zwoleń. Tego dnia też spotkałem się z komendantem powiatowym policji w Zwoleniu. 11 lutego podpisałem umowę z marszałkiem na zagospodarowanie parku przy ulicy Perzyny w ramach otrzymanego dofinansowania. Powstanie altana wyposażona w stoły i ławki, ponadto staną tam dwa grille, stacja do naprawy rowerów. Miejsce będzie utwardzone kostką brukową i oświetlone, cały obiekt będzie monitorowany. Jest to park przy Orliku. 12 lutego spotkałem się z sołtysami w sprawie rozdysponowania mieszkańcom nakazów płatniczych informacji dotyczących indywidualnych kont dla mieszkańców. Spotkałem się też z przewodniczącym Rady Miejskiej oraz mieszkańcami w sprawie kortów tenisowych. 17 lutego spotkałem się z dowódcą 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu w sprawie współpracy z naszą gminą. Chodzi tutaj o żołnierzy tzw. terytorialsów. Spotkałem się z panem dyrektorem do spraw ochrony i rozwoju w firmie Interfach w sprawie ewentualnej współpracy z naszą gminą. 18 lutego uczestniczyłem w Komisji Rolnictwa i Budżetu. Tego dnia też spotkałem się z panem dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pacierkowej Woli w sprawach bieżących i funkcjonowania szkoły. 19 lutego spotkałem się z panią dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu w sprawach funkcjonowania przedszkola w 2021 roku. Uczestniczyłem we wręczeniu nagród w konkursie Historia w mojej rodzinie, pierwsza edycja Bohater w mojej rodzinie. Tego też dnia uczestniczyłem w wernisażu wystawy Oblicze Boga, ikony księdza Stanisława Dronga. I o godzinie 13 tego też dnia uroczyście otworzyliśmy w naszym urzędzie Galerię Burmistrzów, która się znajduje na ścianie korytarza obok sekretariatu. Wszystkie te uroczystości były w ramach obchodów narodzin miasta 596 rocznicy. Tak jak Państwo wiecie, pandemia uniemożliwiła uroczyste obchody, tak jak to bywało w poprzednich latach. W związku z tym chcieliśmy w ten sposób zaznaczyć właśnie tą wystawą, rozstrzygnięciem konkursu i otwarciem tej galerii byłych burmistrzów, którzy pełnili te funkcje od początku funkcjonowania samorządu. I 22 lutego uczestniczyłem w Komisji Oświaty Rewizyjnej Skargi Wniosków. Ponadto odbyłem 15 spotkań z mieszkańcami gminy w sprawach pracy i inwestycji na terenie gminy. I w związku z obecną sytuacją pandemiczną większość tych spotkań przekierowywanych jest na rozmowy telefoniczne i też takie rozmowy odbywam z mieszkańcami, z przedsiębiorcami i ze wszystkimi osobami zainteresowanymi. Bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję. Proszę zastępcę o informacje o odbytych przetargach. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado. Od ostatniej
zwyczajnej sesji zostało przeprowadzone jedno postępowanie przetargowe. Dotyczyło zakupu, transportu i rozładunku 2767 ton materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń. Wpłynęło do nas 6 ofert, 2 zostały odrzucone, ponieważ wpłynęły po terminie. Z 4 pozostałych zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z Radomia, Kruszywo Sort. Zadanie realizowane będzie za kwotę 128 989 złoty 24 grosze brutto. I tak panowie radni dopytywali, jak będzie rozdysponowane mniej więcej to kruszywo. Sołectwo Mostki 497 ton, sołectwo Sycyna 699, sołectwo Podzagajnik 471. To są zapotrzebowania wynikające z zadań czy z funduszy sołeckich, które do nas wpływały, i pozostałe 1100 ton będzie rozdysponowane w miarę potrzeb na terenie gminy i miasta Zwoleń. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi? Proszę, panie Adamie. Ja mam pytanie odnośnie, bo tutaj burmistrz wskazał, że była rozmowa z sołtysami odnośnie zakładania kon. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to. O czym to świadczy? To będzie, nie będą sołtysi się zbierać tych podatku i za śmiecie? Czy jak to? Nie załapałem, jak, o co tu chodzi. Panie radny, to znaczy sołtysi nadal będą zbierać, tylko każdy z mieszkańców teraz ma założone tak zwane konto indywidualne podatnika. I tutaj nie wiem, czy pani skarbnik chce coś więcej dopowiedzieć. Chodziło o przekazanie informacji i sołtysi podczas spotkania pobierali nakazy płatnicze. No i te nakazy rozdysponowują i będą zbierać opłatę. Znaczy będzie możliwość, jak rozumiem, wpłacać i do sołtysa i na to konto, tak? Tak. Wszystko, tak. Śmiecie, podatek rolny tak samo, tak? Wszystko zostaje tak jak było, tylko że te konta musieliśmy założyć już indywidualnie dla każdego mieszkańca i do tej pory też mieszkaniec mógł sam wpłacić pieniążki, a teraz to już będzie ułatwienie dla mieszkańca, bo sobie wejdzie na swoje indywidualne konto, będzie widział, jaki ma stan środków, czy ma na bieżąco, czy ma zaległości i nie będzie trzeba tego szukać. To jest ułatwienie dla mieszkańców. A przy okazji, czy tutaj burmistrz nie wziął pod uwagę, że to będzie dla sołtysów trochę, no będzie to jednak strata małego dochodu, bo to nie duży dochód, ale jednak. Ale to się nic nie zmienia, bo sołtys nadal zbiera i pobiera prowizję za zbierony podatek. Ale jeśli ktoś, nie wiem, z różnych przyczyn nie chce płacić do sołtysa, bo na przykład się pokłócili, prawda, to wtedy może sobie wpłacić na swoje indywidualne konto. Do tej pory też nie wszyscy mieszkańcy wpłacali do sołtysów, tylko niektórzy wpłacali. To mówię, to zostaje bez zmian, tylko że tutaj my księgowo się zmienia. Tak. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to stwierdzam, że Rada sprawozdania przyjęła akceptująco. Przechodzimy do punktu 4. Informacja dotycząca dróg krajowych i powiatowych i zamierzenia inwestycyjne. Powyższe informacje państwo radni otrzymali na piśmie oraz były przedmiotem dyskusji na komisjach. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do tego punktu? Nie widzę, stwierdzam, że Rada informację przyjęła akceptująco. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał i projekt numer 1. W sprawie pozostawienia bez rozstrzygnięcia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. Czy są pytania do tego projektu? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do projektu numer 2 w sprawie rozpatrzenia
petycji, listu otwartego, alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. I tutaj Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Petycję z dnia 5 stycznia 2021 uzupełnioną w dniu 16 stycznia 2021 roku wniesioną przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, reprezentowane przez panią Annę Szmelcer, uznaje się za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. W zasadzie państwo radni mają, mam przeczytać, czy zapoznali się państwo, ok? Czyli są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 2? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt numer 2 został przyjęty jednogłośnie. Projekt numer 3 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwolenia. I tutaj może przeczytam, jakie były propozycje mieszkańców. A tu akurat w tym przypadku jedna, tak? Ulica, to zgoda była Klonowa. Czy są uwagi do tego projektu? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 3? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt numer 3 został przyjęty jednogłośnie. Projekt numer 4 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwolenia. Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Nadaje się nazwę ulica Kapitana Pawła Janeczka drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki numer 373/4 w obrębie miasta Zwolenia. Czy są pytania, uwagi? Proszę panie Adamie. Z rodziną było coś na ten temat rozmawiane? Było, było. Tak, panie radny, ja rozmawiałem z rodziną. Rodzina wyraża zgodę na nadanie imienia kapitana Pawła Janeczka tej ulicy. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 4? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt numer 4 został przyjęty jednogłośnie. Projekt numer 5 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwolenia. Tutaj akurat było sporo pozycji, jeżeli chodzi o nazwę ulic. Tutaj były tak, ulica Wolności, Żołnierzy Niezłomnych, Pokątna, Sezamkowa, Złota, Wiosenna, Radosna. Złota, Wiosenna, Radosna się powtarza, Lawendowa, Amarantowa, Pastelowa. Jeszcze tutaj, no okej, okay, dobrze. W każdym bądź razie na komisjach zostały dwie propozycje, ulica Złota i ulica Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych, przepraszam. I w tej chwili przegłosujemy to, nad którą wpiszemy do projektu. Także na razie głosowanie wewnętrzne, a później dopiero będziemy za projektem głosować. No, poddaję pierwszą z brzegu, czyli kto jest za ulicą Złote, proszę podniesienie ręki. To liczę. Teraz wewnętrznie, o którą wpisuję? Tylko podniesienie ręki. Jeszcze raz poproszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. No to się drzymnąłeś. Siedem. Czyli teraz głosujemy nad drugą propozycją Żołnierzy Wyklętych. Kto jest za przyjęciem takiej ulicy? Niezłomny, cały czas mylę. No jeżeli jest forum, to powinno być 8. A może ktoś się wstrzymał? Pytam właśnie, czy ktoś się wstrzymał. No bo jeżeli jest 7, a 8,
jest 15 na liście podpisane? 15 osób. No czyli jeżeli 7, a drugi to czyli wychodzi na to, że 8 jest za żołnierzami wyklętymi. No bo tak mam tu napisane długopisem. Niezłomnymi, tak jest. To proszę jeszcze raz, kto jest za ulicą Żołnierzy Niezłomnych? Proszę podniesienie wyraźnie ręki. Niezłomny. Dziękuję. Czyli nic się nie zmieniło. Wpisujemy ulicę Żołnierzy Niezłomnych. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 5? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy dwóch wstrzymujących Rada przyjęła projekt z ulicą Żołnierzy Niezłomnych. Ale tu chyba ktoś jakiś tutaj wyraża, że sprzeciw, że źle. Tak, okej, okay, dobra, dziękuję. Przechodzimy do projektu numer 6. Zmieniającą uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. I czy tu są pytania do tego projektu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 6? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Czy pani Dorota głosowała, czy nie? Czy możemy? No. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt jednogłośnie. Projekt numer 7 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. I czy tutaj są też jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 7? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Projekt numer 8 w sprawie nabycia nieruchomości. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 8? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Projekt numer 9 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Nie wiem, może tutaj pan przewodniczący parę zdań coś powie na ten temat, bo to komisja rewizyjna tym się tak. A to nie o tym, przepraszam. To nie pomyliłem projekty. I tutaj przeczytam może paragraf pierwszy. Ustanawia się pomnik przyrody, wiąż spółkowy, zlokalizowany na działce w Męciszowie, współrzędne, geograficzne, będę czytał, w której właścicielem, zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zwoleń, Miodne Leśniczówka. I paragraf drugi. Ustanowienie niższego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworu przyrody charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, a mianowicie wiąz przypółkowy charakteryzuje się okazałym pniem o obwodzie 324 cm. I może tutaj już końcowe ustanowienie przedmiotowego drzewa pomnikiem przyrody niesie ze sobą koszty związane z oznakowaniem tabliczkami informacyjnymi wskazującymi na status prawny drzewa będącego pojedynczym tworem przyrody,
żywej oraz koszty wynikające z przeprowadzonych doraźnie i w razie potrzeby prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew. Kosztami do poniesienia od zaraz są koszty wynajęcia firmy specjalizującej się w konserwacji drzew pomnikowych. Ponieważ dom wymaga cień sanitarnych, kosztami utrzymania wiązu będą obciążone budżet gminy, którego rada podjęła uchwałę uznającą drzewo za pomnik przyrody. Czy są pytania i uwagi do tego projektu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 9? Proszę podniesienie ręki i przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Proszę podniesienie ręki i przyciśnięcie nacisku. Co to te czerwone? To może tak, powtórzymy ręcznie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Dobrze, kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym projekt został odrzucony. Przy dwóch. Projekt numer 10 w sprawie sprzedaży nieruchomości. I czy są pytania do tego projektu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 10? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Kolega nie głosuje? 10 dotyczący czego? Sprzedaży nieruchomości. Nie mam takiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie mam takiego projektu. Dobrze, dziękuję. Przy jednym wstrzymującym rada przyjęła projekt. Przechodzimy do punktu 7. Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje. Interpelacji nie było. A, przepraszam, jeszcze 6, tak jest. Przyjęcie rezolucji w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych. Ten projekt był dyskutowany. Czy są pytania, uwagi dzisiaj? Okej. Okay. Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, była jedna uwaga na komisjach, żeby tutaj wykreślić zapis dróg powiatowych, czyli brzmiałby po zmianie w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych, bo w zasadzie my odpowiadamy za gminę. Wcześniej było dróg powiatowych i gminnych, bo myśleliśmy o tym, że też częściowo finansujemy nieraz drogi powiatowe, dokładamy pieniądze, ale rzeczywiście powinniśmy się odnieść do swoich, do dróg gminnych. I tu jest tylko taka zmiana w stosunku do tego, co było przedstawiane na komisjach. Dotyczy tak nas. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? To przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem rezolucji w sprawie zmian przepisów? Proszę podniesienie ręki i przyciśnięcie. Dziękuję. Stwierdzam, że rezolucja została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7. Interpelacji nie ma. Punkt 8. Zapytania i wolne wnioski. Proszę pytania, uwagi. Proszę panie Jorku. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać, czy coś wiadomo na temat boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Ludowej, przy szkole podstawowej, i ten projekt też dotyczy boisk wielofunkcyjnych w Sydole. Czy panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie radny,
To znaczy na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo nic, dlatego że my te wnioski składaliśmy wielokrotnie już do Ministerstwa Sportu. No i tam w zasadzie odpowiedzi nie mamy żadnej, ale w tym roku pojawiła się szansa, w tym w zasadzie to w grudniu tamtego roku, na złożenie wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i takie wnioski złożyliśmy. Nie wiem, jaki będzie finał tego wszystkiego. Spodziewamy się, że ma być pozytywny, ale podobno ma być to rozstrzygnięcie tych wniosków na początku miesiąca marca. Także myślę, że jak tylko się czegoś dowiem, no to na pewno Państwa na kolejnych czy komisjach, czy sesji poinformuję. Ale takie starania podjęliśmy. Może dodam, że jest to wartość tych dwóch wniosków około 3 milionów złotych. Także to są spore pieniądze. I do tej pory tak się działo, że w ramach rządowych funduszy inwestycji lokalnych było otrzymywane spore dofinansowanie, tak jak się to stało też przy stadionie, że praktycznie otrzymaliśmy praktycznie prawie że 100% środków na budowę tego stadionu. Myślę, że tutaj może być podobna sytuacja, że jeśli otrzymamy to liczę na to, że to będzie pełny wkład tutaj środków i gmina nie musiałaby dokładać pieniążków. Ale nawet jeśli będzie inaczej, jeśli to będzie dofinansowanie w granicach tam 70%, to na pewno też przystąpimy do realizacji tego zadania, bo to też będą znaczące środki dla naszej gminy. A też czekamy tutaj wspólnie z zastępcą na to, żebyśmy mogli wykonać te boiska przy szkole podstawowej. Tym bardziej, że te wnioski po raz kolejny są składane, prawda? Tak więc jest tak, te wnioski szansa. Przy każdym naborze składamy. Również ogłoszony został nabór w ramach programu Sportowa Polska u ministra sportu i czekamy, bo tam nabór się rozpoczyna w marcu. Jeśli do 15 marca się nie wyjaśni, czy te środki otrzymamy, czy nie, również złożymy po raz kolejny do Ministerstwa Sportu o pozyskanie środków na te boiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie działki w Atalinie. Jak postępuje tam? Przetarg był, czy sprawozdanie nie było ogłoszone? To znaczy przetargu jeszcze nie było. Trwają procedury prawne, które jak się skończą, bo tam musiał być wywieszony wykaz. Tak, zmieniły się też w międzyczasie w grudniu przepisy, że wartość działki, która szacowana jest na ponad 500 000 złotych, brutto musi być ogłoszona na okres 2 miesięcy w ogólnokrajowej prasie, no to też wydłuży, ale niemniej jednak tam cały czas procedura się toczy, żeby przystąpić do tego przetargu, ogłosić ten grunt do sprzedaży. Ale no niestety przepisy są jakie są i musimy czekać. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie odnośnie tego kruszywa. Przetarg był za 128 tysięcy, tak? Z tego co żem usłyszał. I z Funduszu Sołeckiego będzie część. Zgodnie z zapotrzebowaniem Funduszu Sołeckiego, czyli zgłosiły do nas 3 sołectwa. To jest sołectwo Mostki, Cycyna i Podzagajnik. I w tych sołectwach będą wysypywane czy utwardzane drogi za pośrednictwem tego kruszywa. Przypominam jeszcze raz, Mostki jest to 497 ton, Cycyna 699 i Podzagajnik 471. Całość opiewała na kwotę 128 989 zł, nawet 24 grosze. Pozostałe tonaż, czyli 1100 ton będzie rozdysponowany na terenie gminy Zwoleń i miasta na drogi tam, gdzie będziemy widzieć potrzebę. Również na drogi te, które są zgłaszane na poprawę nawierzchni od Państwa Radnych. A od kiedy by to już ruszyło? Pan burmistrz podpisał umowę 2 dni temu, także myślę, że jeżeli zima się kończy, roztopy puszczą, przystąpimy do usypywania tych dróg. No jest kilka dróg tam na moim terenie, ale to będę uzgadniał, może nie wiem, tutaj panu burmistrzowi nie będę tym głowy. To ja tego, myślę, tylko, że już uzgodnię z kierownikiem Andrzejem Skorkiem, nie? Myślę, że indywidualnie zapotrzebowanie do pana kierownika komórki utrzymania dróg i zieleni. My oczywiście z panem burmistrzem jak najbardziej będziemy o tym wiedzieć i ale będziemy głównie mi chodzi też o drogę pomagać leśną. Tam, teraz to jest tak śniegu nawalone, że się przejedzie, nie, bo jest w miarę wyrównał śnieg.
ale jak to rozpuści, to jest dołek na dołku. No, trzeba coś z tym zrobić. Sukcesywnie poprawiamy te drogi. Mogę Państwu powiedzieć, że przygotowujemy się do kolejnego zadania przetargowego. To jest poprawa tych dróg, naprawa, poprawa jakości dróg. Myślę, że jeżeli zima odpuści, przystąpimy do poprawy nawierzchni. Dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze co do tej ulicy Leśnej, bo ja codziennie tą ulicą sobie chodzę na taki spacer i tam nie ma aż takiej tragedii, jak pan radny przedstawia. Jestem codziennie na tej drodze, także spokojnie. Pan teraz właśnie, jak jest wyrównane śniegiem. Chodziłem też przed śniegiem. Do samej szosy tam do... Do samej Lipskiej szosy i czasami wracam sobie wzdłuż krajówki chodnikiem, też sprawdzając stan tego chodnika. Musimy się wybrać kiedyś razem i się przekonamy. No. Nie widzę problemu, zapraszam. Okay. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, także stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Sesję kończymy. Zamykam obrady 35. sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję.